Jesteśmy na budowie największego parku wodnego nie tylko w Polsce, ale i w Europie. Powstaje on w Mszczonowie, w gminie Mszczonów, dosłownie kilkadziesiąt kilometrów od Warszawy. Dzisiaj zakończyły się prace konstrukcyjne, a cały obiekt ma być otwarty już za kilka miesięcy. Budowa trwa, zaczęła się w maju 2017 roku. Planujemy otworzyć obiekt do końca bieżącego roku. Dziś rzeczywiście mamy małe budowlane święto z okazji tego, że zakończyliśmy właściwie zamykanie budynku. Od dziś jest nad nami, nad całością obiektu jest zamknięty dach. Ostatnia część jednego z dwóch dachów ruchomych dzisiaj jest właśnie podnoszona na górę. W związku z tym możemy powiedzieć, że mamy nasz obiekt zamknięty. Będziemy mieli trzy główne części. Dżamango, wodna dżungla, miejsce rodzinnej rozrywki z ponad 30 ekscytującymi zjeżdżalniami, basen z falą, termalny basen, bardzo duży, czynny cały rok, w którym będziemy wypływać na zewnątrz, niezależnie od pogody, dwie rzeki, dzika rzeka ze sztucznym prądem na zewnątrz, rzeka przygód, w której w pontonach będziemy mogli przepływać przez piracką grotę, do tego ponad 400 prawdziwych palm w wielkiej przeszklonej hali z otwieranym dachem. A oprócz tego część relaks, przeznaczona dla osób powyżej 16 roku życia. Tam duży basen termalny z atrakcjami, również z barami w wodzie. Bardzo duże plaże, również z kilkuset palmami. Kilkanaście gabinetów z całym menu zabiegów spa, masaży. I do tego trzecia strefa, czyli saunarium. Podczas budowy jak na razie zużyto ponad 40 tysięcy metrów sześciennych betonu. To trzykrotnie więcej niż podczas budowy chociażby katowickiego Spotka. Nadal budowany jest główny hol. Znajdą się w nim aż 24 kasy, które będą czekały na klientów. Codziennie obiekt będzie mógł obsłużyć nawet 15 tysięcy osób. Czy już wiadomo, ile by za to taki przeciętny Jan Kowalski będzie musiał zapłacić, żeby wejść tutaj do tego parku? Obserwujemy rynek i na pewno nie będziemy się starali być najdroższym parkiem na rynku, a raczej być w średniej stawce, tak żeby rzeczywiście szerokie grono odwiedzających mogło skorzystać z atrakcji tu w parku. Rozumiem, że cena będzie uzależniona od strefy, w których się będziemy chcieli znaleźć, tak? Tak, przy czym ta różnica nie będzie jakaś drastyczna i też nie trzeba będzie koniecznie decydować od razu przy wejściu, to znaczy wchodząc i kupując bilet do tej strefy rodzinnej, zawsze w trakcie już wizyty możemy zdecydować, że chcemy przejść do strefy relaks, czy chcemy odwiedzić saunarium i możemy tę różnicę w bilecie pokryć przy pomocy bransoletki chipowej i zapłacić tę różnicę w kasie przy wyjściu. Budżet całego przedsięwzięcia Santago Park of Poland to ponad 150 milionów euro. W następnym kroku przewidujemy wybudowanie połączonego z parkiem przez podziemny tunel hotelu. Hotel będzie miał część 4 i część 5-gwiazdkową. Natomiast oczywiście park wodny i towarzyszące mu obiekty hotelowe, to nie jest koniec planów. Na pewno w przyszłości na całym tym terenie będziemy mieli kolejne atrakcje. To będzie wyjątkowe miejsce? Na pewno. To już jest wyjątkowe miejsce.